Dzisiaj testy śniadaniowe. Takie coś. Podobno ma być to super mega delektado z tymi, z tostami. Ale że nie mam takiej tostownicy klasycznej, tylko mam taką zgrzewalnicę, to muszę chyba na sucho zgrzać takie dwie kanapki ze sobą i potem dopiero smarować tym czymś. Potestujemy, zobaczymy. Skoro jest paprykarz i są tosty, jest kanapkownia, to chyba drugim podejściem będą zgrzewane tosty z paprykarzem szczecińskim. Taki eksperyment kulinarny. Gotowałem tu pakiet startowy. Dwie sztuki paprykarza. A tu czyste dochodzą. Do marmitte. Przeszli z YouTube'em. Marmitte. Brytyjski przysmak. Jeszcze zamknięty. Mam nadzieję, że nie przeterminowany. Teraz muszę wszystko sprawdzać. December 2017. Czyli ma przydatność jak na nuklearny holokaust. Zapach. Absolutnie nie zachęcający do spożycia. Konsystencja takiego z dna lucyferowego kotła. Ale nie, może trochę powiedzieć taki miód a la Nutella. Tak tam było narysowane z tyłu, że trzeba na tym toście brytyjskim rozsmarować. No, nasz taki jest trochę niebrytyjski, ale nie będę oszczędzał, bo to takie ma być pyszne. Nie wiem, jak to kurwa można jeść w ogóle na śniadanie. Od razu cały dzień jest człowiek ma wypsuty. I to ludzie kupują za własne zarobione pieniądze? Ohydne! 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 Bardzo słabe. Nie polecam nikomu. Nie wiem, co to w ogóle jest. To jest coś przypalonego z dna kotła od samego lucyfera, zasypane solą drogową. Mhm. Nie no, kurwa, tak mnie to zniesmaczyło, że chyba nawet teraz moje delektado z paprykarzem. Paprykarz jednak na zimno trochę bardziej smakuje lepiej. Może zaczekam, aż ostygną. Dam im szansę. Dobrze, że mam tą witaminową nowość. Zdrową przynajmniej. Witaminy plus sok owocowy. I bardzo fajnie smaku. I ładnie pachnie. To się nie sprawdziło, ale skoro jesteśmy przy brytyjskich przysmakach bezpośrednio z wysp, które dotrzymałem od was, a to jest z Lidla. Lidl CO UK. Marmolada pomarańczowa. Mam pustego tosta, który był przygotowany pod marmitte. Marmitte to jest produkt uboczny w przywadzeniu piwa. Mieli to wyrzucić, ale stwierdzili, że znajdą frajerów i komuś to sprzedadzą. I sprzedają. Nie wiem, jak można to jeść. Chyba, że ja za dużo tego nałożyłem. Marmolada, zobaczymy. Łamie się. Jeszcze raz mam marmoladę, która się łamie. No kurwa, też niedobra. Specjalnie ci przysyłają takie. Ta marmolada też jest niedobra, jest gorzka. No spróbuj sobie. Gorzka, jakby wiesz, była ze skórą pomarańczową zrobiona. Spodziewasz się, że marmolada będzie słodka? No kurwa, niedobra. Też jest niedobra. No, widzę, że postanowiliście mnie trochę doświadczyć przy tym śniadaniu. To i to. To i to. Kategoryczne nie. Nie polecam. Kurnie, no kolejnego tosta sobie zepsułem. Wracam do tostów z paprykarzem szczecińskim, które przy tym będą czymś najcudowniejszym na świecie. Tosty jak wystygną, zdecydowanie smakują lepiej, ale mimo wszystko chyba jednak paprykarz na kromkę chleba z masłem będzie okej. Okay. Inny jest smak tego paprykarza niż ja pamiętam z lat młodości. Nie wiem, czy jest grane. Zmieniła się receptura, czy co? Tamten był trochę smaczniejszy niestety. Ten jest mniej smaczny. Ale spróbujemy za kolejne 20 lat i zobaczymy, co się wtedy zmieniło. Kiedyś gdzieś kupiłem takie żarówy i zupełnie nie wiem gdzie. 5400 kelwinów. A jeszcze by mi się z jedna przydała. Wjechało biurko, ale będzie ono stanowiło jedynie bazę do tego mojego blatu. Muszę coś tu wymyśleć. Co prawda to też jest z meblowej płyty, także może z meblowej płyty sobie zrobię, tylko fajnie by było na przykład z podwójnej, bo wtedy była grubsza. I brakuje mi krzesełka jakiegoś fajnego obrotowego. Może macie sugestie, jakie teraz krzesełka są dobre, bo od wielu lat próbuję sobie coś kupić i nie mogę kupić, i od 10 lat siedzę na tym samym, bo wszystko co kupię to jest jakiś szrot. Albo niewygodne, albo się rozpadają za chwilę.
No i lampa jest, dobre oświetlenie, biurko jest. Dwa okna. No, myślę, że to będzie dobre miejsce. Słyszeliśmy tegoroczny Marsz Niepodległości w składzie dwuosobowym. I na razie nie ma żadnych kontrmarszy. To prawda, jesteśmy bez zezwolenia tutaj gubernatora Miedzianej Góry, ale miejmy nadzieję, że kontrmarsze i nie będziemy się tu musieli z nikim spierać na argumenty albo na sztachety. Wam, że się bałem, że mi się mój cudowny zegarek zepsuł, bo dystans ostatnio przeleciałem, miałem tam 11 czy 12 km, dystans 12. I kurnia mówię 12, jakaś lipa, bo mnie nogi bolą. A to się okazało, że mi on w milach pokazuje. Nie wiem, gdzieś tam się jakaś chyba wartość przestawiła. I teraz mam dystans 1,08, ale mili. Bo normalnie mam 1,8 km na urządzeniu referencyjnym. Tak więc rozgryzłem. Nie zepsuł się. No chodź, nie bój się. Nie bój się. Chodź. Zawstydziłeś się. Chodź, nie bój się. No i u mnie dystans pokazuje 4,84, a u ciebie 8,07. No, tak miało być, 8 km. Prywatny Marsz Niepodległości dzisiaj zupełnie bez żadnych problemów przebiegł. Nikt nie zakłócił. No, jedno tam było małe zakłócenie. A jako, że idziemy dzisiaj do Andrzeja, sąsiada naszego i sąsiadki naszej Pauli, jak to szerzej znanego jako sąsiad, Andrzeja szerzej znanego jako sąsiad i Pauli szerzej znanej jako sąsiadka, to będziemy robić, bo Paula zawsze tam, wiecie co robi, małe wiejskie wesele, jak się przychodzi na małą wódeczkę, to dzisiaj postanowiłem, że ja zrobię swoją super przekąskę, a Kasandra dzisiaj się popisze swoimi kulinarnymi zdolnościami i przygotuje jakieś fantazyjne rzeczy. To jest dla ciebie? To dla mnie? O, niech to takie zimne bardzo. Ja będę przygotowywał paluchy cygana, także nie będę się na nich skupiał, bo jak wejdziecie na stronę Mocny Vlog i w zakładkę Gotuj z szafą, to znajdziecie przepis na paluchy cygana. Tak więc już nie będę drugi raz tego robił. Ale to, co będzie robiła Kasandra, to będzie dopiero majstersztyk. A dlaczego ja mam okrągłe, ty masz prostokątne? Bo ja mam... I masz więcej. Mnie to za mało jest tego. No dobra, to zrobimy moich mniej, ja twoich zrobimy więcej. No może mi zostanie trochę ciasta. No dobra. A ty robisz w kształcie czego? No takie kwadraciki. No właśnie, jak z okrągłego wziąć kwadraciki wyciąć? Ale przepis, nie wolno zdradzać. No jak, pokaż co jest w środku. Ale ja nie chcę, żeby ktoś wiedział, bo to jest mój tajny przepis. Co ty opowiadasz? Tak. To ja tu mam paluchy cygana już gotowe. Narobiłem się sromotnie. No muszę ci powiedzieć, że piękna artystyczna robota. To wręcz można by było do... Zobaczmy, jak twoje paluchy cygana mądralo. British Gallery, nie? W Londynie jest taka galeria, jak ona się nazywa? Tate Modern. Myślę, że przyjaby twoje ciastka jako eksponat. Już są gotowe. Cybernetyczne ciastka. Zestaw Gypsy Fingers. Patrz, jak to wygląda. No ja nie wygląda jak paluch. Paluch cygana, ewidentnie. Gypsy Fingers ready to cook. To bake. Co tu dużo gadać? Paluchy cygana, poziom Master Chief. Dzisiaj mówisz do mnie szef. Najważniejsze, to jest przysmak śniadaniowy brytyjski. Jakbyś wieczorem nie chciał, to ci zostawię, se rano spróbujesz. Dobrze, myślę, że zostawisz. A tutaj jest marmelada brytyjska z pomarańczy. No. Też musisz spróbować koniecznie sobie, tych cudownych... sobie troszeczkę chociaż ujmę. Jakbyś chciał, to zabrać do domu. Nie, to ja was zostawiam. Przyszedłem cię nagrać w swoim... Ja już myślałam, że nie ma kamery dzisiaj i już wyluzowałam, ale... Nie, ja się bez kamery nigdzie nie ruszam. A ja dzisiaj mam kondom, haha! No ale masz za to zarąbisty ten. No wygląda fajnie. Bułeczki nie mają smaku i wyrazu, to wiesz jak to smakuje? No. Ale nie jak tampon, jeszcze gorzej, nie? Twoje bułki smakują jak tampon, a to smakuje jak to, co to tampon, że tak powiem, nasącza. Andrew, ciekaw jestem, czy tobie Marmite przysmakuje. Nie, słone jest, nie słodkie w ogóle. Mm. Na świństwo. No lekko. Jak Julka, jak jest? Nie. Język nie chowa. Kasia, bawimy się? Szefa, pokaż co tam dostałeś. Dostał koszulkę McDonald's. Ale czekaj, jak Andrzejowi... To właśnie w stylu szafy. Tak. Pokazuje wszystko. Jak Andrzejowi pokazałam tą koszulkę, to pierwsze co powiedział, ta jest dla szafy. Właśnie tego szukaliśmy. Ja wybrałam tą. Gdzieś? O nie!
Jezu, szafa, jak ci wydurzyło, wyszczupliło. Wymłodziło cię. Jezus, wyglądasz jakby skończył 18. Ale ta jest do smokingu. Jak mnie prezydent Duda zaprosi do pałacu, no, to jest właśnie to. Duda, Trump jak cię zaprosi, to w tamtej drugiej idź. To do Dudy jest, ta jest do Trumpa. A ta jest do Trumpa. Dobrze, no. Widzisz, wychodzi z imprezy. Ale o co chodzi? W czym jest problem? Dla mnie bomba.